Podczas pobytu w egipskim szpitalu Magdalena Żuk wyskoczyła przez okno. Odniosła liczne obrażenia, zmarła kilkanaście godzin później. Dlaczego posunęła się do tego kroku, nie wiadomo. Hipotez jest parę: kłopoty ze zdrowiem psychicznym, narkotyki, a nawet to, że zmarła mogła paść ofiarą handlu żywym towarem. Każda z hipotez analizowana jest przez policję i zespół prokuratorów. Polski prokurator asystował nawet podczas sekcji zwłok przeprowadzonej tam na miejscu. Ciało przetransportowane zostało do Warszawy, gdzie poddane będzie badaniom tomograficznym, a w nocy ma być przewiezione do Wrocławia. W piątek rano we Wrocławskim Zakładzie Medycyny Sądowej planowana jest powtórna sekcja zwłok pod kątem badań histopatologicznych i toksykologicznych. Szacuje się, że wyniki znane mogą być za około dwa tygodnie. Jest szansa, że dopiero one dadzą odpowiedź na nurtujące śledczych pytania. Marian Maciejewski Echo 24.